drużynę Falubazów wspiera firma Marvis. Regeneracja filtrów DPF FAB. Cześć Falubazy! Ja nazywam się Weronika Tołoczko, a Wy oglądacie program Piąte Okrążenie. Zaczynamy! We wtorek 23 marca żużlowcy Falubazu Zielona Góra po raz pierwszy wyjechali na tor przy W69. Duża w tym zasługa naszych toromistrzów, którzy w poniedziałek wykonali ogromną pracę i w jeden dzień doprowadzili tor do użytku. No na 70% przed rozpoczęciem pracy mówiłem, że treningi będą. Wykonaliśmy naprawdę ciężką pracę, dzięki też toromistrzowi, jego zaangażowaniu, dyrektorowi klubu, który podzwonił w pewne miejsca, zaprzyjaźniona firma przyjechała, pomogła i w sumie mogliśmy nawet trening już w poniedziałek wieczorem o 19 zrobić, ale to nie było sensu, czekaliśmy już na wtorek. Zawodnicy zadowoleni byli, wręcz można powiedzieć zaskoczeni, że tak dobrze tor przygotowany. No i jeździmy. Tor pierwszy dzień było troszkę trudny, ale tak i tak było bardzo dobrze. Na to, co wyglądało w poniedziałek, to ja byłem w ciężkim szoku. Tutaj wielkie słowa uznania dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie, wielkie podziękowanie. No już wczoraj, czyli drugi dzień treningu, to mieliśmy faktycznie tor do zawodów. Bez żadnej dziurki, bez żadnej kolinki, także no warunki torowe są do tego, do czego potrzebujemy w chwilę obecną, świetne. No wiadomo, że do etapu tego, co byśmy chcieli, czy co będziemy planować, jaki byśmy chcieli tor na mecz ligowy, no to jeszcze daleka droga i tutaj decyzja trenera oraz wszystkich zawodników, no ale do rozjeżdżenia się są warunki świetne. Pierwsze treningi nasi zawodnicy potraktowali jako okazję do rozjeżdżenia się po zimowej przerwie. Fajnie, że tutaj już jeździmy u siebie, bo wiadomo, blisko domu, też mamy blisko warsztat, żeby przygotowywać te motocykle. Także fajnie. Potrzebujemy pokręcenia kółek, może troszkę pościgania z taśmy. No takie przypomnienie tego, co nas czeka. No wczoraj właśnie miałem pierwszy trening tutaj na tym obiekcie. Bardzo fajnie było. Tor rewelacyjny. Bez dziurek, bez kolejny, także fajną robotę zrobili toromistrz i trener. A dzisiaj kolejny dzień, słoneczko wyszło. Możemy jeszcze doczekać. Pierwsze dwa wyjazdy były takie, żeby się rozjeździć, połapać kąty, że tak powiem, od nowa się nauczyć jeździć na motocyklu. Więc pierwsze dwa wyjazdy były takie pół gazu, już na trzecim wyjeździe się czułem dobrze. No i wczoraj też odbyliśmy trening i wczoraj naprawdę torek był super. Muszę podziękować panu toromistrzowi, że przygotował tak fajnie tor. Tor jest świetnie przygotowany, także tutaj jakichś trudności z jazdą nie ma. Dzisiaj już chyba pierwsze treningi spod taśmy, także no, już zaczyna się powoli ściganie. Dzisiaj mamy taki pierwszy trening spod taśmy, ale to wszystko jeszcze jadę na treningowych sprzętach, także chodzi tylko o trening, o wyjeżdżanie, a dobrane sprzętu to mi się wydaje w przyszłym tygodniu. Czekam tylko na nowe silniki, także tutaj jeszcze tej jazdy będzie trzeba trochę wykorzystać, żeby to wszystko jakoś przed ligą połączyć ze sobą, ale jako formą swoją taką na motocyklu, no to już czuję się taki, że mógłbym już wyjechać w pierwszym meczu. Każdy jeszcze testuje sprzęty, różne silniki wkładają. Ja bym nie przywiązywał zbyt dużej uwagi do tego, kto wygrywa, z kim spod taśmy. Zawodnicy mają się rozjeździć. Wszystko wyjdzie podczas sparingów najbliższych. Już za tydzień inauguracja rozgrywek PG Ekstraligi. Falubas Zielona Góra swój pierwszy mecz odjedzie 4 kwietnia w Toruniu z Ewiner Apatorem. Początek tego spotkania zaplanowano na godzinę 16. W meczu drugiej rundy PG Ekstraligi Falubas zmierzy się na własnym torze z drużyną z Grudziądza. Spotkanie to zaplanowano na 9 kwietnia, początek o godzinie 18.30. W tym tygodniu dowiedzieliśmy się także, jak będą wyglądały kewlary Falubazu Zielona Góra na sezon 2021. Ich najważniejszymi elementami są oczywiście żółto-biało-zielone barwy oraz falubazowa mycha.
Idealny Kevlar powinien być zawsze czysty, to znaczy, że bardzo dobrze wyszły mi zawody. Zapewniać komfort podczas jazdy. Idealny Kevlar powinien przede wszystkim być dopasowany do danego zawodnika, żeby dobrze mu się jeździło na motocyklu. Elastyczny, wygodny, no i żebyśmy w nim wyprzedzali rywali. Idealny Kevlar powinien mieć herb w bardzo widocznym miejscu. Podobać się kibicom, bo ich doping dla nas jest oczywiście najważniejszy. Idealny Kevlar powinien być w kolorach klubowych, czyli żółto, biały, zielony. Przed drużyną Falubazu Zielona Góra końcowy etap przygotowań do inauguracji rozgrywek ligowych. Najbliższe dni zapowiadają się dla naszej drużyny bardzo pracowicie. W poniedziałek jedziemy o godzinie 16 w Lesznie, a we wtorek o godzinie 18 z Lesznem u nas. Na tą chwilę jeszcze prowadzę rozmowy co do sparingów środa, czwartek. No ale to jeszcze rozmowy trwają. Jedziemy potrenować po prostu. Ja też chciałbym zobaczyć, jak moi zawodnicy spisują się na tle bardzo wymagającego przeciwnika. No zobaczymy. Będą testować na pewno silniki, ustawienia. Też do wyników sparingów nie odnosiłbym się tak mocno, no bo po prostu tam jest też testowanie, no ale będzie widać, jak zawodnicy jadą w kontakcie z innymi zawodnikami, jak to wygląda, jak stoimy ze sprzętem, czy trzeba coś jeszcze dopracować, po to wszystko jest. Przed nami pierwsze żużlowe emocje. W najbliższym tygodniu czekają nas sparingi oraz turnieje indywidualne z udziałem naszych żużlowców. W poniedziałek, 29 marca, dwa wydarzenia z udziałem naszych zawodników. O godzinie 16 w Lesznie rozpocznie się mecz sparingowy z Fogo Unią. Natomiast o godzinie 18 w Bydgoszczy turniej Kryterium Asów, w którym weźmie udział kapitan naszej drużyny Piotr Protasiewicz. To też dla mnie jest taki cel, no też rozjeżdżenia. No pewnie, żeby się chciało dobrze pojechać. Jakiś tam pierwszy test będzie, poważniejszy. Ale zachowuję spokój i umiar, wiem, co mam robić, wiem, na co mnie na chwilę obecną stać i przede wszystkim chciałbym, aby to było kolejny etap moich przygotowań do pierwszego meczu ligowego. We wtorek, 30 marca, rewanżowe spotkanie sparingowe pomiędzy Falubazem Zielona Góra a Fogo Unią Leszno. Tym razem obie drużyny spotkają się na torze przy W69. Początek tego spotkania zaplanowano na godzinę 18. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym odcinku piątego okrążenia. Na koniec wracamy na tor przy W69. Żegnamy się z Wami widokiem rozpędzonych zawodników Falubazu Zielona Góra. Do zobaczenia za tydzień.
We'll be right back.